Hej, siemanko, tu Miaska16, witam was dzisiaj w kolejnym na kanale, w kolejnym odcinku z gry Good Pizza, Great Pizza. No i dobra, lecimy. Dzisiaj mamy oczywiście dzień 302. Więc oczywiście na początek wiadomości, które nie mają żadnych wiadomości. Czyli można powiedzieć same reklamy, więc reklam też nie chcemy. Przejdźmy do ogrodu, możemy coś podlać pewnie. O, wszystko możemy podlać. Nawozu wciąż nie mam, szkoda. Nasion. Oj. Nasion kupić nie mogę. Nie, stać nas nawet niedługo, moi drodzy, na automat kolejny. O, przyszła ta kobitka. To zaraz zobaczymy, czego chce. Za nas są 3 sztuki. Mam nadzieję, że polubiłeś ogród dla społeczności. Co ty zaczyna się ochładzać? Niedługo będę musiała zamknąć go na jakiś czas. Nie martwcie się, jestem pewna, że znowu go otworzymy, kiedy się ociepli. Zostawię otwarty ogród przez kilka dni, więc upewnij się, że zbierzesz wszystkie rośliny, które tam uprawiasz. O nie, zadania, dobra. I to będzie? I 3 z ananasem, jedną z oliwkami. No tak, automat do tego, do ananasa był kupowany ostatnio, widzicie, moi drodzy. Dobra, teraz szybko, jeszcze automat... automat do oliwek trzeba tutaj jeszcze wyużyć. No i dobra, dwie pizze pesto z cebulą. Dobra, to jest, co tu jeszcze mamy? Co tu jeszcze mamy? Szybko. Jedna z kurczakiem. O! Moi drodzy, wszystkie pizze. Wszystkie zamówienia już wyrobiłem dla Zozuma. W takim razie. Easy. Ale się uwinąłem, zrobiłem wszystkie zamówienia dla Zazuma. Do tego klienta jest super pizza. Elegancko. Jedziemy szynkę z pesto, ale szynka smakuje dobrze z salami i z marinara. Moment, zrobimy pizzę z szynką, z połową z pesto i drugą z pepperoni. $408. Będziemy mieli, moi drodzy, $700. Tak myślę. W sensie pod koniec odcinka, nie pod koniec dnia, bo nie zrobimy $300 w jednym dniu. To jest niemożliwe. Na razie jest możliwe $120. A, szynka miała być też z pepperoni, zapomniałem. Papryka i kiełbasa, ale bez kiełbasy. Czyli sama papryka. No i dobra. Swoją drogą to ta seria jest naprawdę fajna. Powiemy wam tak, najlepszy odcinek z tej serii ma prawie 400 wyświetleń. To jest kozak, bo tak ostatnio sobie przeglądałem sobie ostatnio wyświetlenia filmów, te w sensie tych najpopularniejszych. I zauważyłem to, mówię, o kurde, niemożliwe. Wreszcie mogę zjeść u ciebie sałatkę cesarską. Bez to po prostu zajmij ser kurczak anchois, bazylia.
I bazylię. Tak. Czyli na pewno nie kupimy nowego automatu w tym dniu, chociaż byłoby to ciekawe. Jakbym tak dużo pieniędzy uzbierał. W sumie jest piąta, więc mamy jeszcze szansę. Żeby uzbierać tyle pieniędzy. Czyli stówę w sensie. $100. To miejsce wygląda dokładnie jak w moim miejscu dla koni. Peperoni, kiwa, soszynka, boczek. Proszę bardzo, z oliwkami. Nie mogę zdecydować, czy pizza Supreme będzie smakować lepiej sosem bez to, czy Supreme. Będę zdać jeden na każdej połówce. Ok. Czyli pizza Supreme, tylko tyle, że dwa różne sosy. A wszystko inne już takie samo. Do wszystkich składników z pizzy Supreme mam automaty, więc to jest szybko zrobić tę pizzę dla mnie. $10. O, pozwólcie, może zarobimy jednak te $500, znaczy do $500. Jeśli zrobię, no węgę sobie na dzieci będą dzielić tym. Nieważne, użyj sosu pesto na drugie. Przekuj na pół, dobra, to jest... Bardzo fajna pizzuszka. No i dobra, trzeba przekroić na pół do pieca i już mamy, moi drodzy, pizzę zrobioną dla klienta. To jest ta połówka taka trochę upośledzona. No ale połówka jest. Tylko jest zmieszane. A no widzicie, jednak trzeba było normalnie przekroić. Czyli otrzymuję więcej niż jedno zamówienie, musisz mieć kiepski dzień. Chłopak w zielonej koszulce powiedział, że szynka i kukurydza. O, jaki lag był, co tu się stało? Udało mi się znaleźć w internecie coś takiego. Co? Czemu się asystent Google włączył? Co jest? XD? Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby asystent tak szwankował. No przecież ja go nawet nie włączałem. Ja dzisiaj nawet przeglądarki nie włączałem w telefonie. A to takie coś. Dziwna sprawa. No i dobra, stać nas na automat. Ulepszenia. Automatyczne nakładanie anchois. Wreszcie. Mamy automat do rybek. Kupuję. Dobry sprzęt 4. Super.
Żadnych wiadomości, to reklam też nie oglądam, bo reklamy się nie opłaca. Mógłbym ewentualnie poczekać tutaj parę sekund. Podlejemy sobie zaraz te rośliny, to chyba pomidory rosną. Poznaję po liściach, czekajcie. No i dobra, lecimy dalej. Osiągnięcia. Aktywuj wszystkie kocie dekoracje. Podziel się jeden. Zmień swój sklep jeden raz. Ej, sporo tego wszystkiego. A tu są takie już, które ukończyliśmy, czyli miej serce kolego, student sosu, tu sporo jest już tego ukończonego. A właśnie tutaj coś jeszcze jest, nie? Nie ma nic. Za nas są trzy sztuki, niech będą. Z zioła i cebula na dzisiaj będzie dobrze pieczone. No i szybko lecimy z tą pizzą. Musimy się odbić teraz, bo mamy tylko 15 dolarów. I dwie pizze z Andrzej jeszcze widziałem. Oj, spoko. 1304 monety złote mamy. Nie wiem, na co je wykorzystam. Pewnie coś ciekawego. Powiem, że o jedną wygańcą widzę na ciśnienie. Jedna wegańska pizza. No dobra. I teraz normalnie przekroję na pół, tak jak powinna być przekrojona pizza i zobaczymy, czy o to chodziło, bo ostatnio była o to sprzeczka, czyli w poprzednim dniu tak, widzicie, nawet przekrojenie źle może skutkować zwrotem. Lubię pieczarki, ale też kiełbaski, mogę dostać to i to. Pieczarki i kiełbaski, okej. Okay. $20, czyli szły, moi drodzy, nie zbankrutujemy. Spokojnie, spokojnie. Nie będzie żadnych teraz żadnych nagłych wydatków, a w tym dniu zarobimy na pewno stówę. Ty. Najlepsza i jeszcze z pieczarkami, ok. Ja mam pizzę. Szynką, pieczarkami, oliwkami. I nie. No szybko z pieczarkami. I teraz szybko najlepsza. A. Synką, pieczarkami, oliwkami.
Wow, co tu się stało tak nagle? Przyspieszenie dostałem jakieś dziwne. Dziwaczne rzeczy. Nie wiem, co ten twórca tutaj chciał osiągnąć tym. Dziwna sprawa z tym, naprawdę. Zawsze miałem zielony bardziej niż czerwony. Dwie pizze z sosem pesto, jedną z papryką i jedną z bazylią. No i trochę mi się źle ułożyły te bazylię. Powiem tak, a w ogóle to mój kanał nigdy nie miał takiego wzrostu wyświetleń, subskrypcji, jaki teraz mam. Teraz to w ogóle, jak patrzyłem film i patrzyłem go po sobie parę dni temu, 300 coś wyświetleń, mówię, o spoko. To prawie 300 było. Następnego dnia patrzę, 345, patrzę, jak tak szybko wbiły się wyświetlenia. Potem za parę godzin patrzę, 360, patrzę, tak szybko rosną wyświetlenia tego filmu. Masakra. No i dobra, $80 jest dobrze, moi drodzy. To wszystko wygląda znajomo. Trzymaj to. Robimy pizzę z kiełbasą. Przyda mi się to automatyczne krojenie jeszcze. A trochę źle mi się kroi. Szybko robię pizzę. Ci co z pesto powiem. Co z pesto i anchois. Ha! Teraz mam automat do anchois, to nie muszę się jakoś martwić z zrobieniem tej pizzy. No, prawie 100 już. Pomimo szynga jest pesto, ale szynga na jak dobrze stoi. Taka pizza pół na pół, o prawie 100. No i jest dostawca. No to już mamy ponad 100 zarobioną w tym dniu. Dzień dobry, jestem artystą. Jeśli chodzi o moją pizzę, chcę zobaczyć czerwoną falę zrobioną nad brzegiem trawiastego brzegu. Chciałbym, żeby... Skonsultuję to z kimś innym. Połowa z sosem... połowa z sosem, połowa z serem i bazylią. Nie wiem, czy o to chodziło. Tak, o to chodziło. Tylko dziwna pizza po prostu. No nie, reklama. No idźcie z tymi reklamami. I myk. Wychodzimy. Nie, moi drodzy, jeszcze jeden dzień. Dopiero 2 dni. Nie wiem, 100 zarobiona będzie, było $108. Nice.
No i wiadomości, to lecimy, moi drodzy, z kolejnym dniem. Tak, czy coś mogę tu podlać? Jak najbardziej. Nie ma. Z kukurydzą i szynką. O, dobrze, z kukurydzą i szynką. Tak, w końcu mogę spróbować pizzy puttaneska. Teraz ja może nie... Anchois z oliwki. Anchois z oliwki, okej. Okay. Tu szybko, co to było? Kukurydzą i szynką. No i dobra, lecimy. Następne pizze są trzy z kukurydzą. I myk, mamy pizzę, dajemy już. Musiałem najpierw tą pizzę przygotować. Dwie pizze z pesto. I jedną z wszystkim innym, o. Można by zrobić miejsce w piecu. Nie, to jest dla... dostawców. To nie muszę dwa razy piec. No i super, i teraz wszystkim innym. Okej, okay, proszę bardzo. Proszę, co to dla dostawców jeszcze jest? Dwie z pieczarkami, okej, okay, dwie pizze z pieczarkami zrobimy jeszcze. Tylko, o, dobrze, dostawca przyjechał. Bardzo szybko akurat będzie miejsce. Dwie pizze z pieczarkami. Także, okej, okay, lecimy. Chcę pizzę z ziarnami, ale daj mi pizzę z kukurydzą na pełnoziarnistym cieście. Okej. Okay. I teraz szybko, dwie pizze z pieczarkami. Na szczęście, no, od dłuższego czasu mam automat do pieczarek, więc to nie jest problem zrobić te pizze. I już mamy je. Mam je zrobione. Jaką kiedykolwiek jadłam, spoko. Chcesz usłyszeć żart na temat pizzy? Tak, nie, to jest zbyt tandetne, bo proszę pizzę z serem. Pizza z serem, elegancko.
Wiesz co, spróbuję coś nowego. Jedną pizzę z pesto, anchovies i ananas. No, za 200 będziemy mieć co najmniej. Pod koniec tego dnia. Bo jeszcze pizze dla dostawców są do odebrania. Czy znaczy w sensie do. Nie do odebrania, tylko znaczy do odebrania, ale muszą nam zapłacić za to, bo jeszcze nie zapłacili. Za to moje życie. O, jest już dostawca, spoko. Widzicie, $29 jeszcze dostaniemy. Ponad $200. Jeśli co, specjalnie. No i dobra, spoko, pizza leci. Pewnie, moi drodzy, ten pesto z pesto zniknie na jakiś czas, skoro nie będziemy mogli już sadzić. Powinien jeść zdrowo, jedną wegańską pizzę na cieście wynajdziemy. Na wegańska pizza. To jest w ogóle też głupie trochę, że tyle automatów potrzebuję i mam taką pizzę do zamówienia. O Jezu, przekroić na pół miałem, dobra. No nie było, żeby przekroić na pół, dobra. Nałożyć więcej. Papryki nie. Co? Papryki nie położyłem? Przecież położyłem, co jest. Wiem, że ser i pesto się nie do siebie pasują, ale że będą dobrze smakować z bakłażanem. Nie wiem, co tam się stało. Może z serem nie położyłem bakłażan. No to jak zgadzam się, no to po, dobra. No i idźesz, klient jeszcze jeden do obsłużenia. Będzie. Lubię to, że pizza Supreme ma tyle różnych smaków, może żeby było jeszcze z sosem pesto. No i spoko, ostatni dzień w tym dniu. Znaczy ostatni dzień w tym dniu, Boże, ostatni dzień w tym odcinku. Jeszcze wam w sumie jeden film opublikuję i tyle na razie z YouTube'em. Zrobiliśmy na pewno stówę. No, żebyście się. Serio, żebyście się nie zesrali. Kurde, tak naprawdę. Ja testowałem dla testu te kilka tych aplikacji, które niby mają rzekomo oddawać pieniądze za gry, pieniądze za granie, czy tam za korzystanie z tej aplikacji. Ale to gówno prawda, nic takiego, moi drodzy, nie działa. Dla testu, oczywiście, to wiadomo było od początku, ale dla testu chciałem zrobić. Jedna aplikacja tam była. Była taka, że naprawdę dawali, ale serio to już tak długo, gdyby użytkownikowi schodziło ze zebraniem tych funduszy, żeby wypłacić, że już więcej zrobiłby twórca aplikacji na reklamach przez tego typa. Także moi drodzy, to była gra Good Pizza, Great Pizza. Jeżeli ten film wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę, napisać fajny komentarz.
Udostępnij ten film, znajomym jest, zapraszam na poprzedni film, na następnego na razie, cześć, hej, hej, patrzmy co to za korona, wspomnienie jakieś osiągnięcia. Tu są osiągnięcia. Patrzmy ile mamy, 46 na 62. Widzicie, tutaj są mnóstwo bardzo rzadkich osiągnięć. Peperonita była tak. Także elo.